Cześć, nazywam się Łukasz i od blisko 12 lat mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii. Oprócz oczywiście nauczania języka angielskiego, pełniłem takie funkcje jak administrator, koordynator szkoleń, menadżer zmiany czy menadżer supermarketu. Zdobyte doświadczenia bardzo pomogło mi w stworzeniu serii filmików English for Work, w której będziemy omawiać zwroty przydatne dla osób, które pracują lub chcą pracować w krajach anglojęzycznych. Na temat pierwszego odcinka zdecydowałem się wybrać problemy i konflikty, ponieważ w ciągu swojej kariery zawodowej widziałem, a także doświadczyłem całej masy przeróżnych problemów. A poza tym, no nie odkryję Ameryki, gdy powiem, że osoby ze słabszą znajomością angielskiego są bardziej podatne na różnego rodzaju manipulacje czy nieprzyjemności ze strony kolegów lub przełożonych. W tym nagraniu przygotowałem dla Was samo gęste, czyli jedynie mega przydatne zwroty, dzięki którym wybrniecie z różnego rodzaju sytuacji. Na przykład, gdy ktoś próbuje Was wykorzystać lub zrzucić winę za coś, czego nie zrobiliście. Lub gdy Wasze zdrowie i bezpieczeństwo jest zagrożone. Lub gdy po prostu hajs się nie zgadza. Jeżeli chodzi o samo nagranie, będziecie mogli usłyszeć dany zwrot, jego przybliżone tłumaczenie na język polski, oraz jakiś mój krótki komentarz. W nagraniu zamieściłem również wymowę danego zwrotu w formie pisemnej, ale od razu zaznaczam, że nie jest to dokładna transkrypcja fonetyczna z tymi zabawnymi symbolami, a jako bardzo uproszczona wersja, która tak naprawdę bardziej przypomina notatki z zeszytu weselnego zespołu. Niemniej jednak zauważyłem, że taka Januszowa transkrypcja bardzo pomaga ludziom w nauce języka. I przyznam szczerze, że mnie też bardzo pomogła podczas nauki hiszpańskiego. Więc zanim jakiś student filologii zdecyduje się napisać jakiś uszczypliwy komentarz, pamiętajcie proszę, że dla większości osób język tak naprawdę jest narzędziem do osiągania celów, a nie celem w samym w sobie. I nie każdy ma czas, aby uczyć się transkrypcji fonetycznej. Gdy usłyszysz ten sygnał, wypowiedz dany zwrot. Druga część nagrania to już typowe ćwiczenia Listen and Repeat, gdzie ja wymówię dany zwrot i Ty go powtórzysz bez czekania na ten sygnał. Zanim przejdziemy do konkretów, standardowe żebranko o lajki, subskrypcje i komentarze. Pamiętajcie, że razem budujemy ten kanał i zostawiając mi tą łapkę w górę i klikając ten dzwoneczek dajecie mi znać, że to co robię faktycznie ma sens i rzeczywiście komuś pomagam. Także zachęcam do zrobienia tego już teraz, Dziękuję bardzo. No i co? Jedziemy z tematem. Zaczynamy od zwrotu. It's not my job. It's not my job. It's not my job. Możemy go użyć w sytuacji, gdy ktoś prosi nas o zrobienie czegoś, co tak naprawdę nie leży w zakresie naszych obowiązków, co tak naprawdę nie jest naszą pracą. It's not my job. To nie moja praca. It's not my job. Żeby nie być niegrzecznym, możemy powiedzieć I'm sorry, but it's not my job. Albo I'm afraid it's not my job. Obawiam się, że to nie jest moja praca. Inny zwrot, którego możemy użyć w podobnej sytuacji, to it's not my responsibility. Responsibility, czyli obowiązek. It's not my responsibility. To nie jest mój obowiązek. It's not my responsibility. Takim nieco grzeczniejszym, bardziej formalnym zwrotem, którego możemy użyć w podobnej sytuacji, jest I don't think it's part of my role. I tutaj zwróćmy uwagę na wyraz think. Zaczyna się od takiego dźwięku s. Język między zębami jest to tak zwany dental fricative. Na razie nie musicie tego wiedzieć. Na razie. Najbliższy w języku polskim dźwięk do tego dźwięku to f. Można powiedzieć I don't think, ale poprawnie jest I don't think. I zalecam każdemu, żeby zapoznał się z tym dźwiękiem, ponieważ pojawia się w wielu wyrazach. Think, thought, three, thank you tak itd., itd. I don't think it's part of my role. Podobnym zwrotem może być I don't think it's part of my responsibilities. I don't think it's part of my responsibilities. I don't think it's part of my responsibilities. Czyli nie sądzę, nie uważam, że jest to część moich obowiązków. I don't think it's part of my responsibilities. w sytuacji, gdy ktoś prosi was o zrobienie czegoś, w czym jeszcze nie zostaliście przeszkoleni, nie mieliście treningu na to, możecie powiedzieć I haven't been trained to do this. I haven't been trained to do this. Czyli nie zostałem przeszkolony, aby to robić. Zwróćmy uwagę na kilka rzeczy. Bardzo często w języku angielskim, jeżeli obok siebie mamy literki T i R, wymawiamy je jako trzy. trained Trick, try i tak dalej. I teraz spójrzmy na słówko this. Tu znowu mamy dźwięk, który nie pojawia się w języku polskim. This. This, that. I najbliższy temu dźwięk to d. Można powiedzieć to do this, aczkolwiek lepiej jest this. To do this. I w wielu krajach bardzo poważnie podchodzi się do bezpieczeństwa pracowników, także pamiętajcie, aby nie robić nigdy czegoś w czym nie zostaliście przeszkoleni? Możecie narobić sobie wiele problemów w ten sposób. Jeżeli ktoś was o coś poprosi, a wy nie wiecie, jak to zrobić, lub nie mieliście szkolenia, I haven't been trained to do this. Natomiast, jeżeli macie wątpliwości co do bezpieczeństwa jakiejś czynności czy procesu, możecie zapytać: Is it safe? Czy to bezpieczne? Is it safe? Zwróćmy uwagę na literki I w tym wyrażeniu. Są to takie krótkie I, które prawie podchodzą nam pod polskie E. Is it safe? Is it safe? Jeżeli sprzęt, na którym pracujecie nie działa, możecie powiedzieć The machine is broken. Maszyna się zepsuła. The machine is broken. The machine is broken. Oczywiście zamiast słowa machine możemy tam wrzucić cokolwiek innego. Na przykład forklift truck, scanner, printer, laptop. Czy cokolwiek innego, z czym akurat pracujecie. The machine is broken. Jeżeli coś jest uszkodzone, możecie użyć słówka damaged, czyli uszkodzony. Damaged. The machine is damaged. I ponownie tutaj możecie wrzucić sobie cokolwiek innego, z czym akurat pracujecie. The computer is damaged. The truck is damaged. The machine is damaged. Kolejny zwrot to The machine is making weird noises. Weird noises to dziwne dźwięki. The machine is making weird noises. Znaczy, maszyna wydaje dziwne dźwięki. I tak nie do końca byłem przekonany, czy umieścić tutaj ten zwrot, ale przypomniała mi się historia, która wydarzyła mi się jakiś czas temu. Otóż jakiś czas temu miałem na pokładzie Rumuna, który no, nieco średnio mówił po angielsku i przyszedł do mnie pewnego razu i powiedział: The machine is kszcz, bo miałem mieszane uczucia, bo z jednej strony mnie to rozbawiło, a z drugiej wiedziałem, że już szykują się jakieś problemy. I żebyście wy nie musieli używać żadnych onomatopei, wstawiłem tutaj ten zwrot. The machine is making weird noises. Następny zwrot to safety concern. Concern. Safety concern. Czyli zastrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa, czy wasza uwaga dotycząca bezpieczeństwa. Zazwyczaj jest to jakiś dokument, w którym opisujecie jakieś wydarzenie, przedmiot czy cokolwiek innego, co może zakończyć się wypadkiem. Safety concern. Zwrot I'd like to raise a safety concern. I'd like to raise a safety concern znaczy chciałbym zgłosić zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. I wygląda to tak, jak już powiedziałem wcześniej. Wypełniacie dokument, w którym opisujecie, co uważacie, że może być niebezpieczne, zakończyć się wypadkiem, i oddajecie ten dokument do przełożonego, który oddeleguje to do kogoś, kto to naprawi. Przynajmniej w teorii. Zgłaszanie takich uwag to nic złego, wręcz przeciwnie, pracowników zachęca się, aby zgłaszali takie rzeczy. To pokazuje, że firma jest proaktywna i poważnie podchodzi do bezpieczeństwa swoich pracowników. Także jeżeli widzicie coś, co może być niebezpieczne, może zakończyć się wypadkiem, zgłaszajcie to natychmiast. I'd like to raise a safety concern. There's something wrong with the machine. There's. Jest skrótem od there is. There's something wrong with the machine. Coś jest nie tak z maszyną. Maszyna nie działa tak, jak powinno. Tak jak powinna. No, ja tak uczepiłem się trochę tej maszyny, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to może być cokolwiek innego, z czym pracujecie: laptop, skany, forklift truck, printer czy jakiekolwiek inne specjalistyczne narzędzia. There's something wrong with. I tutaj ten przedmiot, którego używacie. There's something wrong with the machine. Call the first-aider, call the manager, call the ambulance. Są to zwroty, których możecie użyć w sytuacji, gdy wydarzy się jakiś wypadek. Call the manager, wiadomo, wezwijcie managera, call the ambulance, wezwijcie karetkę, natomiast call the first-aider znaczy wezwijcie ratownika. I tutaj taki mały komentarz: first-aider to nie jest taki ratownik medyczny, który właśnie przyjedzie w tym ambulansie, w tej jr. Jest to osoba na terenie zakładu, na terenie pracy, która była przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy (first aider). Jeżeli czego wam nie życzę, zdarzyłby wam się kiedyś wypadek lub komuś innemu, od razu takie rzeczy trzeba zgłaszać właśnie do tej osoby (to the first aider). Natomiast, jeżeli już chcecie kogoś poinformować, że wydarzył się wypadek, możecie powiedzieć: There was an accident. There was an accident. There was an accident. Wydarzył się wypadek. There was an accident. I'd like to report an accident. Report an accident. I'd like to report an accident. Chciałbym zgłosić wypadek. I'd like to report an accident. I'd like to report a near miss. A near miss. I'd like to report a near miss. Chciałbym zgłosić zdarzenie potencjalnie wypadkowe. Tak wiem, wiem, po polsku nie brzmi to jakoś naturalnie, normalnie. Natomiast w UK bardzo często zgłasza się takie sytuacje te near miss. Near miss to sytuacja, która mogła zakończyć się wypadkiem, ale całe szczęście się nie zakończyła. Załóżmy, że gdzieś cieknie rura i na podłodze zbiera się woda, i poślizgnęliście się, aczkolwiek odzyskaliście równowagę i nic wam się nie stało. Jest to niemiß. I wciąż trzeba to zgłosić, aby ktoś coś z tym zrobił, żeby to jednak nie zakończyło się wypadkiem. Takich sytuacji może być mnóstwo, na przykład wystająca płytka w łazience, czy jakiś wysoki krawężnik na parkingu, czy, czy cokolwiek innego, co może zakończyć się wypadkiem. I'd like to report a near miss. I teraz już kilka konkretów. I slipped on the floor. Slipped on the floor. Poślizgnąłem się. I pamiętajcie, tam jest krótkie i. Wy na tej podłodze się poślizgnęliście, nie spaliście. I slipped on the floor. I tripped. I tripped. Potknąłem się. I tripped. I burnt my hand. I burnt my hand. I burnt my hand. Oparzyłem dłoń. I burnt my hand. I fell off the ladder. Ladder to drabina. I fell off the ladder. Spadłem z drabiny. I fell off the ladder. A teraz szybkie powtórzenie. Sprawdźmy, co udało Wam się zapamiętać. Jak powiecie, nie zostałem przeszkolony, aby to robić. I haven't been trained to do this. A jak zapytacie, czy to bezpieczne? Is it safe? A jak jest po angielsku uwaga lub zastrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa? Safety concern. Call the first aider. A jak powiecie komuś, że chcieliście zgłosić wypadek? I'd like to report an accident. Dobrze. A jak poinformujecie kogoś, że to nie jest wasz obowiązek? It's not my responsibility. Ok, jedziemy dalej. Jeżeli ktoś chce zrzucić na was winę za coś, czego nie zrobiliście, możecie powiedzieć: It's not my fault. It's not my fault. It's not my fault. To nie moja wina. It's not my fault. Albo możecie też powiedzieć: I wasn't here. Nie było mnie tutaj. I wasn't here. Lub też: It wasn't me. To nie ja, ja tego nie zrobiłem. It wasn't me. Możecie również powiedzieć I didn't touch it. I didn't touch it. I didn't touch it. Nie dotykałem tego. I didn't touch it. Jeżeli czegoś nie wiedzieliście, możecie oczywiście powiedzieć I didn't know, albo jest taki ładny zwrot I wasn't aware of that. Aware of that. Czasem można tam takie małe r wtrącić między aware i of. Aware of. I wasn't aware of that. Nie byłem tego świadom. Powiedzmy, że ktoś wam nie wytłumaczył do końca, co, jak macie zrobić i po prostu czegoś nie wiedzieliście. Możecie wtedy powiedzieć I wasn't aware of that. <laughs> Możecie też powiedzieć nobody. W Wielkiej Brytanii tak się ją wymawia. Nobody, anybody, everybody. Nobody has told me anything about it. Nobody has told me anything about it. Natomiast, jeżeli chcemy komuś powiedzieć, że zrobiliśmy to, co nas prosił, możemy powiedzieć I did what you asked me to do. I did what you asked me to do. Bardzo często, między wyrazy what i you, Wkradło nam się takie: Watch you, watch you. I did what you asked me to do. Zrobiłem to, o co mnie prosiłeś. I did what you asked me to do. A teraz kilka zwrotów, którymi możecie wyrazić swoje niezadowolenie z organizacji pracy czy jakichśkolwiek innych powodów. I'm not the only person working here. I'm not. The only person working here. I'm not the only person working here. Nie tylko ja tutaj pracuję. I'm not the only person working here. Why do I always have to do it? Dlaczego ja zawsze muszę to robić? Why do I always have to do it? I don't think it's fair. I don't think it's fair. I don't think it's fair. Uważam, że to niesprawiedliwe. I don't think it's fair. Teraz wyobraźmy sobie ją, sytuację, w której jakiś przełożony czy ktokolwiek inny cały czas ma do Was jakiś problem. W takiej sytuacji możecie powiedzieć why are you always picking up on me? Dlaczego zawsze się mnie czepiasz? Why are you always picking up on me? To pick up on somebody, czepiać się kogoś. Why are you always picking up on me? We should rotate. Rotate. We should rotate, czyli powinniśmy się zmieniać. Wyobraźmy sobie kilka osób pracujących powiedzmy na jakiejś linii produkcyjnej i każdy wykonuje jakąś inną czynność. Według prawa te osoby powinny zmieniać się co kilka godzin, ponieważ wykonując tak zwany repetitive movement, możemy nabawić się kontuzji. Natomiast jeżeli utknęliście na jakimś stanowisku na wiele godzin i uważacie, że powinniście się zmieniać, powinniście iść gdzieś indziej, możecie powiedzieć we should rotate. Ok, kolejny szybki sprawdzian. Jak powiecie po angielsku, to nie moja wina. It's not my fault. Jak powiecie, uważam, że to niesprawiedliwe. I don't think it's fair. Zrobiłem to, o co prosiłeś. I did what you asked me to do. Nie byłem tego świadom? Nie wiedziałem tego? I wasn't aware of that. Dlaczego zawsze ja muszę to robić? Why do I always have to do it? I na koniec powinniśmy się zmieniać? We should rotate. Pay slip, pay slip, pay slip to odcinek wypłaty lub potocznie pasek czyli dokument, który wyszczególnia nam godziny, które przepracowaliśmy, pomnożone przez naszą stawkę. Wraz z różnego rodzaju opłatami, które ponosimy, takie jak podatek, ubezpieczenia społeczne, emerytura itd. Pay slip. Jeżeli coś nam się nie zgadza w naszym pasku, np. Na nie policzono nam pewnych godzin lub zapłaciliśmy zbyt dużo podatku i chcemy po prostu powiedzieć, że coś jest nie tak z naszym paskiem wypłaty, możemy powiedzieć The Something Wrong with my payslip there's something wrong with my payslip coś jest nie tak z moim paskiem there's something wrong with my payslip coraz częściej odcinki wypłaty mają formę elektroniczną więc przychodzą nam na maila lub możemy zalogować się na jakiejś stronie jeżeli mamy problem z logowaniem w takiej sytuacji możemy powiedzieć I can't log into my account. I can't log into my account. Nie mogę zalogować się na swoje konto. Tutaj chciałbym się na chwilkę zatrzymać i zwrócić uwagę na słowo can't. Jeżeli nie możemy czegoś zrobić, i używamy słówka can't, musimy tam stawić długie A nawet tak, jakbyśmy poka chcieli powiedzieć takie małe ha. Can't. I can't ponieważ jeżeli użyjemy w tym wyrazie krótkiego a wyjdzie nam bardzo brzydkie słowo I can't log into my account. <laughs> Następny zwrot I'm sure I worked more hours. I'm sure I worked more hours. Jestem pewien, że przepracowałem więcej godzin. Czyli jeżeli na waszym pasku jest mniej godzin niż Powinno być, możecie użyć tego zwrotu. I'm sure I worked more hours. Jeżeli chodzi o wymowę zwrotu, jestem pewien, jestem pewna. Niektórzy Brytyjczycy mówią I'm sure albo I'm sure. Więc możecie sobie wybrać tę opcję, która bardziej Wam odpowiada. I'm sure I worked more hours. Innego zwrotu, którego możecie użyć w tej sytuacji, to I think my hours are wrong. I think my hours are wrong. Myślę, że moje godziny się nie zgadzają. I think my hours are wrong. Lub I think I was underpaid. Underpaid. Myślę, że zapłacono mi za mało. I think I was underpaid. Starajmy się, aby to R w wyrazie underpaid było ledwie słyszalne. I think I was underpaid. Następny zwrot to cut off period lub też cut off date. Jest to okres rozliczeniowy, czyli okres, w którym naliczy nam się wynagrodzenie za każdy miesiąc. Ponieważ pomimo tego, że wypłatę możemy mieć ostatniego, dziesiątego lub dwudziestego każdego miesiąca, nasze wynagrodzenie zazwyczaj nie liczy się właśnie do ostatniego dnia miesiąca, tylko są pewne okresy rozliczeniowe, tak zwane cut off dates lub cut off periods. Cut off period. Cut off date. I jeżeli chcemy zapytać, za jakie tygodnie powinniśmy dostać wynagrodzenie w danym miesiącu, możemy zapytać What's the cut-off date? Deductions. Deductions. Są to opłaty, które potrącane są z naszej wypłaty, czyli potrącenia. Deductions. Income Tax to nic innego jak podatek dochodowy. Income Tax. National Insurance National Insurance to ubezpieczenie społeczne. National Insurance. Pension, pension to emerytura. Pension. Why do I pay so much national insurance? Why do I pay so much national insurance? Czyli dlaczego płacą tak wysokie ubezpieczenie społeczne? Why do I pay so much national insurance? Why do I pay so much tax? Why do I pay so much tax? Dlaczego płacą tak wysoki podatek? Why do I pay so much tax? W Wielkiej Brytanii jest coś takiego jak Tax Code, czyli kod podatkowy, na bazie którego oblicza się to, ile musimy płacić podatku. No i czasami jednak gdzieś im się to miesza i niektórzy płacą więcej niż powinni. Jeżeli uważamy, że nasz kod podatkowy jest zły, możemy powiedzieć My tax code is wrong. Mój kod podatkowy się nie zgadza. My tax code is wrong. Jeżeli chcemy poprosić pana lub panią, która zajmuje się wypłatami, zazwyczaj jest to dział payroll albo HR, możemy powiedzieć: Could you check that for me, please? Could you check that for me, please? Could you check that for me, please? Czyli czy mogłabyś proszę dla mnie to sprawdzić? Could you check that for me please? Możemy też powiedzieć could you sort it out for me please. Sort it out czyli rozwiązać, wyprostować, naprawić. Could you sort it out for me please? Mogłabyś proszę, to dla mnie załatwić? Could you sort it out for me please? Szybkie powtórzenie. Jak jest pasek lub odcinek wypłaty? Pay slip. Okres rozliczeniowy. Cut-off date albo cut-off period. Mhm. Ubezpieczenie społeczne National Insurance. Myślę, że zapłacono mi za mało. I think I was underpaid myślę, że moje godziny się nie zgadzają. I think my hours are wrong. Dlaczego płacą tak dużo podatku Why do I pay so much tax? Czy możesz to dla mnie załatwić? Could you sort it out for me please? Następny zwrot. There's something wrong with my holidays. Jak widzicie, zwrot there's something wrong jest bardzo uniwersalny i możemy go użyć w bardzo wielu sytuacjach. There's something wrong with, czyli coś jest nie tak z. There's something wrong with my holidays. Coś jest nie tak z moim urlopem. Załóżmy, że w systemie macie wpisane urloba, byliście w tym czasie w pracy lub uważacie, że przysługuje wam więcej urlopu niż pokazuje system. There's something wrong with my holidays. I thought my holiday entitlement is 25 days. I thought my holiday entitlement is 25 days. Entitlement to długie słówko, wiem, ale warto wiedzieć, że holiday entitlement to jest ilość urlopu, który nam przysługuje. Jeżeli we are entitled to something, to znaczy, że mamy prawo do czegoś. I w sytuacji, gdy uważamy, że mamy za mało dni urlopowych, możemy powiedzieć: I thought my holiday entitlement is 25 days. Muszę zwrócić uwagę na fakt, że liczba dni urlopu, które nam przysługuje, może zależeć od miejsca, w którym się pracuje. W niektórych miejscach może być więcej, w innych mniej. I thought my holiday entitlement is 25 days. Jeżeli chcemy ubiegać się o urlop, musimy złożyć wniosek urlopowy, czyli holiday form. Zwrot I submitted my holiday form to Anna znaczy, złożyłem swój wniosek urlopowy u Anny. Submit znaczy złożyć. I submitted my holiday form to Anna. Warto zapamiętywać takie informacje i trzymać swoje kopie wniosków urlopowych. Ponieważ w przyszłości może dojść do pewnych nieporozumień, dlatego warto jednak gdzieś tam się zabezpieczyć. Anna approved my holiday. Anna approved my holiday. Anna zatwierdziła mój urlop. Approve znaczy zatwierdzać. Anna approved my holiday. Następny zwrot. Why is it an? I uwaga, unauthorized absence. Why is it an unauthorized absence? Czyli dlaczego jest to nieuprawniona nieobecność? No i dlaczego ten zwrot tu jest? Wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy popełniamy jakieś błędy. Załóżmy, że złożyliście jakiś wniosek urlopowy, ale osoba odpowiedzialna za to nie wbiła tego do systemu lub wbiła to gdzieś indziej. I podczas wypłaty okazuje się, że nie dostaliście tyle, ile powinniście, i w systemie zamiast wakacji, zamiast urlopu macie nieuprawnioną nieobecność. Dlatego warto znać też ten zwrot. Why is it an unauthorized absence? I wierzcie mi, takie rzeczy bardzo często się zdarzają, miałem z nimi często do czynienia. Jeżeli nie możemy przyjść do pracy i dzwonimy do naszego przełożonego, czy, czy do biura, czy gdziekolwiek indziej, do osoby upoważnionej do odebrania takiego telefonu, mówimy: I can't come to work today. Pamiętajmy o wymowie słówka can't. I can't come to work today. Nie mogę przyjść dzisiaj do pracy. I can't come to work today. I don't feel well. Nie czuję się dobrze. Myślę, że tutaj nie trzeba zbyt wiele wyjaśniać. I don't feel well. I had an accident. Miałem wypadek. I had an accident. I have child care issues. Child care issues. Być może wiecie, że issues to są różnego rodzaju problemy, a childcare to opieka nad dziećmi. I zwrot I have childcare issues wcale nie znaczy, że macie problem z opieką nad dziećmi, tylko po prostu nie macie ich z kim zostawić. I have childcare issues. Nie mam z kim zostawić dzieci. I have childcare issues. Szybki sprawdzian. Nie mogę przyjść dzisiaj do pracy? I can't come to work today. Nie mam z kim zostawić dzieci. I have child care issues. Nie czuję się dobrze. I don't feel well. Coś jest nie tak z moim urlopem. There's something wrong with my holiday. Anna zatwierdziła mój urlop. Anna approved my holiday. I'd like to make a complaint. Make a complaint znaczy złożyć skargę. I'd like to make a complaint. Chciałbym, chciałabym złożyć skargę. I'd like to make a complaint. I'd like to report. Chciałbym, chciałabym zgłosić. Zwrotu tego możecie użyć, gdy spotkała Was jakaś nieprzyjemność w pracy i chcielibyście ją zgłosić. Id like to report. I za chwilę omówimy sobie, co możecie zgłosić: Verbal abuse. Verbal abuse. Czyli przemoc słowną. Załóżmy, że ktoś wam naubliżał lub na was nakrzyczał, powiedział wam coś nieprzyjemnego. Jest to verbal abuse, przemoc słowna. Racial abuse, racial abuse to znęcanie się na tle rasowym. Jeżeli doświadczyliście jakichś nieprzyjemności związanych z Waszą narodowością lub kolorem skóry, możecie powiedzieć: I'd like to report racial abuse. Sexual abuse, sexual abuse wykorzystywanie seksualne. Harassment. Harassment jest to nękanie, prześladowanie. Może to przybierać wiele form i postaci. Jeżeli po prostu ktoś wam dokucza, sprawia, że nie czujecie się w miejscu pracy dobrze, jest to harassment. No i nie muszę dodawać, że takie rzeczy zgłaszamy natychmiast. Verbal abuse. racial abuse Beep. sexual abuse Beep. harassment Beep. I don't feel comfortable when you talk to me like that Nie czuję się komfortowo gdy tak do mnie mówisz Wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy współpracownika, z którym dobrze nam się pracuje, dobrze się dogadujemy, aczkolwiek zapomni się i powie coś, z czym jednak nie czujemy się dobrze. I możemy mu wtedy zwrócić uwagę: I don't feel comfortable when you talk to me like that. Nie czuję się komfortowo, gdy tak do mnie mówisz. To zdanie może przydać się między innymi paniom, gdy usłyszą jakiś niestosowny komplement. I don't feel comfortable when you talk to me like that. Kolejny zwrot, który może przydać nam się w tego typu sytuacjach, to I'm not happy about what you've just said. Jeżeli ktoś się nieco że się tak wyrażę, zagalopuje i powie coś nie do końca stosownego lub coś, co może was w jakiś sposób lekko obrazić, możecie zwrócić grzecznie uwagę komuś, żeby uważał jednak na to, co mówi. I'm not happy about what you've just said. Nie podoba mi się to, co właśnie powiedziałeś. I'm not happy about what you've just said. Kolejny bardzo ciekawy zwrot to What makes you think you can shout at me? Dlaczego wydaje ci się, że możesz na mnie krzyczeć? Samo what makes you think jest bardzo fajnym zwrotem, którego możemy użyć w wielu sytuacjach. Oznacza on, dlaczego wydają ci się, że. Jeżeli chcemy kogoś skonfrontować i, że się tak wyrażę, przywrócić do pionu, możemy użyć tego określenia. What makes you think? Dlaczego wydają ci się, że. I tak jak mamy tutaj na przykładzie. What makes you think you can shout at me? Dlaczego wydaje ci się, że możesz na mnie krzyczeć? What makes you think you can shout at me? What makes you think you can tell me what to do? Dlaczego wydaje ci się, że możesz mi mówić, co mam robić? Załóżmy, że współpracownik, który jest na takim samym poziomie jak Wy, zapomni się i zaczyna się przysłowiowo szarogęsić i wydawać Wam polecenia i mówić Wam, co macie robić. W tej sytuacji możecie właśnie powiedzieć What makes you think you can tell me what to do? W sytuacji, gdy jesteśmy niezadowoleni z tego, jak ktoś nas traktuje, możemy powiedzieć What makes you think you can treat me like that? Treat znaczy traktować. What makes you think you can treat me like that? Dlaczego wydaje Ci się, że możesz mnie tak traktować? What makes you think you can treat me like that? Jeżeli chcemy kogoś zgłosić za to, że używał wobec nas obraźliwego języka, możemy powiedzieć, He was using abusive language. Abusive language, obraźliwy język. He was using abusive language. Natomiast w sytuacji, gdy ktoś rzucał w nas jakimiś rasistowskimi obelgami, możemy powiedzieć he was using racist slurs. Racist slurs to są rasistowskie obelgi. He was using racist slurs. Czasami może zdarzyć się tak, że sprawy naprawdę przybiorą zły obrót i być może my nieświadomie zrobimy coś złego. Lub, że się tak brzydko wyrażę, ktoś może próbować nas w coś wmanewrować. W tego typu sytuacjach są organizowane różne przesłuchania, spotkania i dochodzenia. Jeżeli kiedykolwiek zostaniecie poproszeni, aby przyjść na jakieś spotkanie, pamiętajcie, aby przyjść z osobą towarzyszącą. Jednym ze zwrotów, których możecie użyć I'd like to be assisted by a colleague. Czyli chciałbym, aby towarzyszył mi kolega. Colleague. I'd like to be assisted by a colleague. Trade union. To związek zawodowy. Trade Union. I'd like to be assisted by a union rep. Chciałbym, aby towarzyszył mi reprezentant związków. Union rep to jest właśnie reprezentant związków. Czyli osoba, która pracuje w waszym miejscu, ale została mianowana na takiego reprezentanta, który ma walczyć o wasze prawa. I'd like to be assisted by a union rap. Disciplinary hearing. Jest to przesłuchanie dyscyplinarne. Disciplinary hearing. Jeżeli zrobiliście coś złego, obraziliście kogoś, złamaliście przepisy, czy pracowaliście w jakiś niebezpieczny sposób, i wszczęte zostanie jakieś postępowanie, dochodzenie, zostaniecie zaproszeni na disciplinary hearing. Disciplinary hearing. Jednym z powodów, przez który możecie być zaproszeni na disciplinary hearing, może być gross misconduct. Gross misconduct. Gross misconduct, czyli poważne wykroczenie. Zazwyczaj jest to jakieś rażące złamanie przepisów BHP, napaść na współpracownika czy kradzież. Może to być również złamanie jakichś innych przepisów, do których bardzo poważnie podchodzi wasz pracodawca. I zazwyczaj za takie rzeczy wylatuje się z pracy. Gross misconduct. INVESTIGATION 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 znaczy dochodzenie. Być może znacie z seriali, ponieważ INVESTIGATION oznacza również śledztwo. Takie dochodzenie może być wszczęte w sytuacji, gdy, gdy ktoś zrobił coś wbrew regulaminowi, a także gdy ktoś miał jakiś wypadek, ponieważ trzeba sprawdzić, dlaczego wypadek miał miejsce, czy byli tam jacyś świadkowie i co dokładnie się wydarzyło. Investigation. Statement. Statement. Statement jest to oświadczenie, zeznanie. Czyli tak naprawdę jest to wasza wersja wydarzeń. Możecie być bezpośrednio zaangażowani w jakąś sytuację, lub po prostu byliście świadkiem. I w takiej sytuacji musicie złożyć swoje oświadczenie. Co widzieliście, co słyszeliście, jak odebraliście całą sytuację. Musicie złożyć statement. Employment Law. Zwróćmy uwagę na wymowę słówka prawo. Law. Employment Law. Kodeks pracy. Employment Law. Employee Handbook. Employee Handbook. Jest to książeczka, którą dostajecie, gdy zaczynacie pracę w jakimś miejscu, i która również jest dostępna w waszym miejscu pracy, gdzieś w jakimś widocznym miejscu lub w biurze HR. Jest to nic innego jak zbiór zasad panujących w danym miejscu pracy czyli to, w jaki sposób macie raportować swoje nieobecności, ile wam przysługuje urlopu, za co możecie wylecieć w pracy, jakie prawa wam przysługują itd. itd. Employee Handbook Whistleblowing. Whistleblowing jest to alarmowanie o nieprawidłowościach. Whistleblowing. Whistleblowing Policy. Whistleblowing Policy. Czyli polityka alarmowania o nieprawidłowościach. Jest to nic innego jak procedura, którą musicie podążać, jeżeli uważacie, że łamane są wasze prawa. Lub wasze miejsce pracy łamie w jakiś sposób prawo, niekoniecznie względem was. Może to również być ochrona środowiska czy jakieś nieetyczne praktyki. Whistleblowing policy. Zwrot: That's not what the employee handbook says, znaczy: Regulamin pracy mówi coś innego. Czy to nie to, co mówi regulamin pracy? That's not what the employee handbook says. Można to powiedzieć też w ten sposób. The employee handbook says something different. The employee handbook says something different. Zwróćmy uwagę na wymowę słówka says. says Employee handbook says. Regulamin pracy mówi coś innego. The employee handbook says something different. I think it's against the employee handbook. I think it's against the employee handbook. Myślę, że to wbrew regulaminowi pracy. I think it's against the employee handbook. Jeżeli zostaliście zaproszeni na przesłuchanie dyscyplinarne i nie możecie przyjść, możecie użyć zwrotu I cannot attend the disciplinary hearing at a provided date. At a provided date znaczy w wyznaczonym terminie. I cannot to bardziej formalna wersja I can't. I cannot attend the disciplinary hearing at a provided date. Jeżeli nie podobał wam się przebieg takiego spotkania lub macie jakieś uwagi, możecie powiedzieć I have a few remarks regarding the investigation. Czyli mam kilka uwag odnośnie dochodzenia. I have a few remarks, mam kilka uwag regarding the investigation, odnośnie dochodzenia. I have a few remarks regarding the investigation. A jeżeli chcecie odwołać się od decyzji, która została podjęta podczas takiego przesłuchania, możecie powiedzieć: I'd like to appeal to the decision made during the hearing. I'd like to appeal to the decision made during the hearing. I'd like to appeal to the decision made during the hearing. Pora na kolejne powtórzenie. Jak powiesz, myślą, że to wbrew regulaminowi pracy? I think it's against the employee handbook. Mam kilka uwag odnośnie dochodzenia? I have a few remarks regarding the investigation. Chciałbym zgłosić. Id like to report. Znęcanie na tle rasowym. Racial abuse. Jak jest poważne wykroczenie? Gross Misconduct. Regulamin pracy, podręcznik pracownika? Employee Handbook. A jak powiecie, nie podoba mi się to, co właśnie powiedziałeś? I'm not happy about what you've just said. A teraz kilka zwrotów, które mogą nam pomóc rozwiązać różnego rodzaju konflikty. I'm sure we can resolve this problem. I'm sure we can resolve this problem. I'm sure we can resolve this problem. Jestem pewien, że możemy rozwiązać ten problem. I'm sure we can resolve this problem. Kolejny zwrot. Let's take a deep breath and we can talk about it. Weźmy głęboki oddech i możemy o tym porozmawiać. Dobry zwrot, aby kogoś uspokoić. Let's take a deep breath and we can talk about it. Ok, I'm listening to you, but let's start from the beginning. Ok, słucham Cię, ale zacznijmy od początku. Ok, I'm listening to you. But let's start from the beginning. Ok, I'm listening to you, but let's start from the beginning. Zwrot What's the drama? What's the drama? What's the drama? Jest bardzo potocznym zwrotem i znaczy, co to za afera, co się dzieje. Nie używałbym tego zwrotu w jakiejś formalnej sytuacji. What's the drama? I understand why you're upset. I understand why you're upset. Rozumiem, dlaczego jesteś zły, niezadowolony. I understand why you're upset. Let's look at this from a different perspective. Let's look at this from a different perspective. Let's look at this from a different perspective. Spójrzmy na to z innej perspektive. Spójrzmy na to z innej strony. Let's look at this from a different perspective. Help me understand why it is a problem. Help me understand why it is a problem. Help me understand why it is a problem. Pomóż mi zrozumieć, dlaczego to jest problemem. Help me understand, why it is a problem. Jeżeli ktoś się uniósł lub zaczyna używać niewłaściwego języka, możemy powiedzieć There's no need to speak like that. There's no need to speak like that. Nie ma potrzeby mówić w ten sposób. There's no need to speak like that. Ciekawym zwrotem jest So, what can we do to change the situation? No to co możemy zrobić, żeby poprawić sytuację? So, what can we do to change the situation? Zwrot ten pomoże nam przerzucić nieco odpowiedzialności na drugą stronę, która też oprócz wyrażania swojego niezadowolenia, będzie miała także możliwość wysunięcia jakichś propozycji, jak możemy rozwiązać ten problem. Oraz pokazuje to, że jesteśmy skłonni do współpracy. So, what can we do to change the situation? You're so pretty when you're angry. You're so pretty when you're angry. Ślicznie wyglądasz, gdy się złościsz. I tutaj musimy bardzo uważać z tym zwrotem, aby nie użyć go w niewłaściwych okolicznościach. Myślę, że jest to bardzo fajne określenie, którym możemy rozładować jakieś napięcie, ale rozmawiając z osobą, którą bardzo dobrze znamy. Wyobraźmy sobie, że mamy kolegę w pracy i bardzo dobrze nam się pracuje, dobrze się dogadujemy, ale no, pewnego dnia ponoszą go nerwy, zaczyna się przysłowiowo ciskać, i używając zwrotu: Yo, so pretty, when you're angry, może nam pomóc rozładować sytuację i obrócić to w żart. Natomiast nie używałbym tego określenia do osób, którymi nie mamy jakichś bliskich relacji, tym bardziej do osób, których nie znamy. Załóżmy, że zajmujemy się obsługą klienta i przychodzi do nas niezadowolona klientka, i mówiąc do niej w ten sposób, myślę, że moglibyśmy narazić się na utratę pracy i mogłoby być to postrzegane jako sexual abuse. You're so pretty when you're angry. Podsumujmy, jak powiesz, jestem pewien, że możemy rozwiązać ten problem. I'm sure we can resolve this problem. Co to za afera? Co się dzieje? Was the drama? Spójrzmy na to z innej perspektywy. Let's look at this from a different perspective. Pomóż mi zrozumieć dlaczego jest to problemem. Help me understand why it is a problem. Rozumiem dlaczego jesteś zły. Rozumiem dlaczego się denerwujesz. I understand why you're upset. It's not my job. It's not my responsibility. I don't think it's part of my role. I don't think it's part of my responsibilities. I haven't been trained to do this. Is it safe? The machine is broken. The machine is damaged. The machine is making weird noises. Safety concern. I'd like to raise a safety concern. There's something wrong with the machine. Call the first aider. Call the manager. Call the ambulance. There was an accident. I'd like to report an accident. I'd like to report a near miss. I slipped on the floor. I tripped. I burnt my hand. I fell off the ladder. It's not my fault. I wasn't here. It wasn't me. I didn't touch it. I wasn't aware of that. Nobody has told me anything about it. I did what you asked me to do. I'm not the only person working here. Why do I always have to do it? I don't think it's fair. Why are you always picking up on me? We should rotate. Payslip. There's something wrong with my pay slip. I can't log into my account. I'm sure that I worked more hours. I think my hours are wrong. I think I was underpaid. Cutoff period, cutoff date. What's the cutoff date? Deductions, income tax, national insurance, pension. Why do I pay so much national insurance? Why do I pay so much tax? My tax code is wrong. Could you check that for me, please? Could you sort it out for me, please? There's something wrong with my holidays. I thought my holiday entitlement is 25 days. I submitted my holiday form to Anna. Anna approved my holiday. Why is it an unauthorized absence? I can't come to work today. I don't feel well. I had an accident. I have childcare issues. I'd like to make a complaint. I'd like to report verbal abuse. Racial abuse, sexual abuse, harassment. I don't feel comfortable when you talk to me like that. I'm not happy about what you've just said. What makes you think you can shout at me? What makes you think you can tell me what to do? What makes you think you can treat me like that? He was using abusive language. He was using racist slurs. I'd like to be assisted by a colleague. trade union I'd like to be assisted by a union rep disciplinary hearing gross misconduct investigation statement employment law Employee Handbook Whistleblowing Whistleblowing Policy That's not what the Employee Handbook says. The Employee Handbook says something different. I think it's against the Employee Handbook. I cannot attend the disciplinary hearing at a provided date. I have a few remarks regarding the investigation. I'd like to appeal to the decision made during the hearing. I'm sure we can resolve this problem. Let's take a deep breath and we can talk about it. Okay, I'm listening to you, but let's start from the beginning. What's the drama? I understand why you're upset. Let's look at this from a different perspective. Help me understand why it is a problem. There's no need to speak like that. So what can we do to change the situation? You are so pretty when you're angry. Mam nadzieję, że wam się tak, to wiadomo, łapka w górę. I tak jak powiedziałem wcześniej, pamiętajcie, że ten kanał budujemy razem, więc jeżeli są jakieś zagadnienia, jakieś kwestie, które chcielibyście omówić, dajcie znać w komentarzu, a ja postaram się coś z tym zrobić. Pozdrawiam i owocnej nauki. Trzymajcie się. Cześć!